Witajcie, z tej strony Daniel Adamczyk, a to już siódmy odcinek serii Jak wyprodukować mecha. Gdy w poprzednim materiale pod tytule Czym jest mech? Mówiłem, że mech musi zawierać warunek bycia sterowanym przez człowieka. Trzeba opowiedzieć o sposobach tejże czynności. Za tę funkcję odpowiada część zwana kokpitem. Mimo, że jest to najważniejsza część w całym mechu, można o niej zaraz za zasilaniem oraz szkieletem, można o niej powiedzieć najmniej. Gdyż pełni ona takie same funkcje jak kokpit w samolocie, śmigłowcu, nawet samochody posiadają i również czołgi. Nie ma ogólnie przyjętych norm, jak powinien być zaprojektowany kokpit. Gdyż będzie to się różniło od modelu mecha, kraju produkcji, a nawet pilota, który modyfikuje go sobie według własnych upodobań lub dla własnej wygody. Ja skupię się w tym materiale o schematach, jakich według których powinien być kokpit wyprodukowany. Po pierwsze, powinien zawierać coś podobnego do liczniku paliwa w samochodzie, czyli sprawdzania poziomu paliwa. Albo ogólnie mówiąc energii, jaką posiada mech aktualnie. Po drugie, chłodzenie, czyli związane ze sprawą pierwszą. Również podobnie jak bak paliwa. Ale w tym przypadku powinien pokazywać poziom chłodziwa, który nam został, oraz temperaturę, jaką aktualną mech posiada. Po trzecie, system kierowania ogniem. Czyli co to te gryski lubią najbardziej. Po prostu zintegrowane celowniki oraz sprawdzanie poziomu amunicji. Oraz również, jak już wcześniej mówiłem, przy chłodzeniu termometr pokazującą nam aktualną temperaturę broni. Po czwarte, obserwacja i komunikacja, czyli komunikacja z innymi mechami oraz z bazą główną, czyli radio zwykłe, oraz obserwacja środowiska. Mogą do tego służyć dwie rzeczy. Szyba, jak najprościej mówiąc, oraz zintegrowane kamery z monitorami pokazujące nam środowisko naokoło nas. Po piąte, oddziaływanie na środowisko, czyli fotel pilota. Mimo, że nazywa się fotelem pilota, nie zawsze musi jak ten fotel wyglądać. To również jest zależne od modelu mecha, jaki będzie użyty. No. Tylko tyle chciałem wam powiedzieć. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś więcej. Proszę was bardzo o komentarze i do usłyszenia w następnym odcinku serii. Z tej strony Daniel.